I oto pierwszy gwizdek sędziego pana Wiesława Bąka z Rzeszowa. Mecz MG, MZKS Kozienice, Stal Głowno rozpoczęty. Nasi tradycyjnie w żółto-zielonych kostiumach, goście w czerwono-czarnych. Jedna z pierwszych akcji, tam zagrożenie pod bramką Millera. Dogodna sytuacja, Sylwester Sokół i błąd obrony, 1-0. Wielka radość naszego zespołu, wielka radość Sylwestra Sokoła. Zdjął koszulkę, manifestuje swoją wielką radość, wielkie szczęście i w 20 minucie prowadzimy 1-0. Świetny początek spotkania, ale Stal przecież to zespół, który na pewno się łatwo nie podda. Za chwilę jeszcze zobaczymy tą akcję na zwolnionym tempie, jak wspaniale zachował się nasz zawodnik. Stal to zespół bardzo rutynowany, w nim gra kilku zawodników, którzy grało w półfinale Pucharu Europy w łódzkim Widzewie. Mam na myśli Michalczuka, mam na myśli Myślińskiego, a tu potężna bomba strzelał Michał Białas, ale piłka wyszła na róg, odbiła się od naszego zawodnika, wyszła na rzut rożny. Zawodnicy Stali atakują, a to czarnoskóry Nigeryjczyk Lokauzona, który był pierwszoplanową postacią w tym spotkaniu. Wszędzie było go pełno. Harował na całej długości, szerokości boiska, a te jego podania 40-30 metrowe były naprawdę wysokiej klasy. Nasi zawodnicy dążą do strzelenia drugiej bramki, ale tu kontra zespołu Stali. Tam jeszcze próbuje sytuację ratować Sylwester Sokół i Wiktor Wiśniewski zdobywa wyrównanie. Błąd naszej obrony, która postawiła pułapkę offside'ową, ale tam został jeden z zawodników. Wykorzystali to goście. Szybka kontra, Wiktor Wiśniewski i zrobiło się 1-1 i mecz jakby rozpoczyna się od początku. Edward Czaplarski, Paweł Potent próbuje dośrodkować, ale dobrze jest zorganizowana obrona gości, w której bryluje 37-letni Myśliński, a to już nagroda dla Edwarda Czaplarskiego, który został najlepszym piłkarzem ubiegłego sezonu w okręgu radomskim. Nagrodę wręczał redaktor Echa Dnia Włodzimierz Łyżwa. A to już początek drugiej części meczu. Pierwsza, przypominam, zakończyła się wynikiem remisowym 1-1. Nie była to najlepsza połowa w wykonaniu naszej drużyny, ale też Stal postawiła wysokie warunki. To znów ten czarnoskóry Nigeryjczyk, zwinny jak kot, szybki, niebezpiecznie pod bramką gości, ale świetnie broni z kolei Miller. W tej drugiej części nasi próbują atakować te pierwsze minuty drugiej połowy. Nasi zawodnicy rzucili się z animuszem, z werwą. Chcieli za wszelką cenę zdobyć tą upragnioną zwycięską bramkę. Teraz dogodna sytuacja, Grzegorz Sykuła, potężne uderzenie i niestety minimalnie nietelny strzał. A szkoda, bo podanie Wilkiego było znakomite. Grzegorz Sykuła dobrze przyłożył się do tego strzału, ale piłka wyszła obok bramki w rewanżu. Goście i tu zamarły nam serca, ale na szczęście w boczną siatkę uderzył jeden z napastników Stali, a był to Michał Białas. Nasi zawodnicy ponownie w ataku. Jacek Gogacz, tam przerzut na prawą stronę, główka, ale takim strzałem nie zaskoczymy Millera, który jest dużym fachowcem na swej pozycji. Jakub Bilke niezwykle pracowity dzisiaj, Sylwester Sokół, strzelec jedynego gola jak na razie dla naszej drużyny, Paweł Potent nieco słabszy występ, ale dobry strzał teraz, ale piłka niestety nad poprzeczką. I ponownie ruszamy, ponownie atakujemy, nie brak ambicji naszym zawodnikom, ale są mało skuteczni. Teraz Jakub Bilke, jeszcze nie koniec akcji, ale szybka kontra zespołu ze Stali, potężne uderzenie lewą nogą i piłka obok słupka. Zdecydowanie lepsza ta druga połowa, teraz dogodna sytuacja Bilkego, ale strzelił ponad bramką,
blisko było do bramki, ale sytuacja trudna. Atakowało go dwóch obrońców, a przed nim jeszcze był bramkarz. To jedna z końcowych piłek tego spotkania, jedna z końcowych akcji. Więcej goli w tym meczu już nie padnie. Teraz jeszcze świetna obrona Roberta Stawiarskiego, który absolutnie nie ponosi winę za utratę bramki. Nasi zawodnicy jeszcze próbują kontratakować, jeszcze rzucają się do ataku. Tam w środku boiska walczy jeszcze Michalski, włącza się do akcji ofensywnej. Jacek Procki prawą stroną próbujemy teraz akcję. Teraz będzie dośrodkowanie, ale niestety na miejscu są obrońcy Stali. Oni teraz wychodzą z piłką. Ich ostatni gwizdek sędziego, który kończy mecz, gdzie MGMZKS Kozienice zremisował ze Stalą Głowną 1-1.